Halo, halo, nie przewijaj tego. Poczekaj, poczekaj, daj mi 10 sekund. Jeżeli jesteś spedytorem, logistykiem, dyspozytorem, załadowcą i potrzebujesz w miarę rzetelnego i solidnego przewoźnika, no to jestem ja. Jeżeli się zaopiekujesz tym oto samochodem, który tu stoi koło mnie, zapraszam do kontaktu. Pan kierowca jedzie w trasę, po kawę na Orlen zaszedł. Odpalił Google mapę, skoczył na autostradę, wyprzedza lewym pasem, bo musi być na czas. A przed nim wlekł się facet, 8 dych w tempomacie, co jedzie w delegację i w dupie wszystko ma. Pan kierowca ma pasję i zanim tydzień zaczniesz, to kto dostarczy na sklep produkty, co są zawsze. On wstaje białym rankiem, wita się z IP radiem i podskazany adres dojeżdża zgodnie z planem. To dla tych, co w manach i dafach, to dla tych, co codziennie w trasach, co kombinują w tachografach, by do domu szybciej wracać. To dla tych, co w Volvo i Scaniach, co śpią w kabinach na zajazdach, co w śniegu, deszczu i upałach pracują ciężko, by zarabiać. Dobra, ruszamy. Pierwsze podczepienie. Pierwszy rozruch firanki w tym roku. Jedziemy na przegląd. No, ta firanka trochę stała. Raz, że mi się przydała jako magazyn w związku z remontem, budową i tak dalej, itd. itp. Wcześniej na tej firance jeździł kierowca, ale on uległ poważnej chorobie. I tak ta firanka stała. Nieużyteczna. Nie wiedziałem tak w sumie, jaki będę miał plan. Plany były różne, a żeby sprzedać, były różne. Był plan, żeby po prostu po budowie, jak mi przestanie być potrzebna jako magazyn, to ją sprzedać albo. Ale padła decyzja, żeby ją uruchomić, także jestem chłopak do wzięcia. Zobaczcie, samochód Actros 510 goni, rocznik bieżący, naczepa firanka z podnoszonym dachem. Co tam jeszcze ta firanka ma? Wzmocnioną podłogę. No firanka jak firanka, tak? No tyle, że ma ten dach regulowany. Dach regulowany, podnoszone boki i tak dalej. I co wam powiem, to wam powiem. Jestem chłopak do wzięcia, także mogę spróbować sił jako, nie jako chłodniarz, a jako firankarz. Firanka jest rocznik, nie pamiętam, 2016 rok chyba. Także nie jest stara, można jeszcze ją pociągać. Jest w dobrym stanie, zaraz sobie sprawdzimy stan techniczny. O! Tutaj jest zagłębie transportu. Ja się martwię, co ja będę woził. Gdzieś muszę jechać w drugi koniec Polski. A z całego krańca Polski ciężarówki przyjeżdżają tutaj. Rafał, to jedź tam zapytaj. Aj. O, aj, tam trochę nieśmiały jestem. Nie ma co się bać, trzeba iść pytać. O, i ciężarówki stoją, jedno rozładowane, drugie załadowane. Kurde, tu trzeba uderzyć. Barlinek SA. Jedziemy, zrobimy przegląd. Przegląd robimy bez żadnej kombinacji. Kiedyś to człowiek, takie czasy były, kombinował, o, żeby było dobrze, żeby pan przepuścił. A teraz wolę nie. Teraz będę wdzięczny, jak coś znajdzie. Bo wolę, żeby on to znalazł, niż kurna krokodylek na drodze. Także wjeżdżamy. Zobaczymy. To, co będę mógł, to nagram. Powiem wam tak. Nie bardzo było jak nagrywać tego pana. Nie chciałem tego. Wszędzie się kręcił, wszędzie zaglądał. No w sumie dobrze, tak? Bo od tego jest jego robota, ale... W sumie myślałem, że nagram te zegary, jak pomiar jest tych, wiecie, te wskazówki dwie, jaki jest ten, jaka jest różnica między kołami. Także na jednym kole był 1%, na dwóch było chyba 3,5% tolerancji między jednym kołem, czyli prawie jak nowy skład. Także hamulce są, trochę były przyrdzewiałe tarcze, ale zaraz one się roztegują, wiecie jak to stoi, jak to wygląda. Także osobówka nieraz dwa dni postoi i są taki nalot. Także trzeba to
rozruszać, zaciski ładnie chodzą. Ojej, Rafał zwolni. Także przegląd ogarnięty, proszę bardzo. O, jest, jest. Także pomału, pomału gotowy do pracy. A czemu ja tutaj tak naprawdę nie mam pracy, a oni mają? Może mam auto szersze, w te rajki się nie mieści? Nie wiem. Może sprawdzimy. Kurde, może ja nie mam takiego auta jak oni tu wszyscy. Czym te auto moje się różni od tamtych? Zaraz sprawdzimy. Czy to taki sam rozstaw jest? O, trafiłem w dziesiątkę. Pole numer 10. Luz. No kurna, takie samo. Zobaczcie, pasuje tu jak ulał. Nie no. Pięknie się prezentuje na tym parkingu. Zobaczcie. Koła jakie brudne. Trzeba je umyć. Także trzeba chyba się odezwać. Nie no, elegancko pasuje. Dobra. Trzeba się odważyć i odezwać. Lecimy na bazę. Chociaż na sucho sprawdziliśmy, jak to jest. Barlinek S.A. Dobra. Nie ma co. Lecimy na bazę. Dobra, żarty się kończą. Czy coś wam mówią te gadżety? Gadżet numer jeden. Gadżet numer jeden jest to urządzenie na autostrady Hiszpania, Francja, Portugalia, Belgia, coś tam jeszcze, no większość krajów Europy, czyli zbroimy się i szykujemy się. Naklejki wymagane przez Francję na oznaczenie martwych punktów. W jakim celu te naklejki, to nie wiem, no czy to jakaś informacja jest dla innych użytkowników? Może być. Dobra, zrobimy równo z 8 tutaj. Do pełni szczęścia brakuje mi tylko jeszcze licencji, ale ona już chyba w przyszłym tygodniu będzie. Także jestem gotowy do pracy. Zobaczcie, ten, który się zna, pokażę wam, co mam na samochodzie. Jeżeli chodzi o maty, dwie rolki takich mat, one są, nie wiem, czwórki, dwa kosze pojemników, pojemniki takie, te kątowniki takiej wielkości, dwa pojemniki takich kątowników, ten tutaj jeszcze widziałem, zostało mi, o, różnych takich mat. To są chyba takie jednorazowe, ale o, i takie grubsze tu są chyba 6 mm. Także chyba z mat,
tu jest pełny ten kosz tych mat i niebieskich i tamtych takich pociętych, ale tu są też dużo takich grubszych. Mi się wydaje, że maty chyba powinno być ok. Teraz wam pokażę, co tu mamy. Dzisiaj zrobiłem kolejny przegląd, który przeszedł bardzo dobrze. Tylko musiałem skoczyć do sklepu i uzupełnić wszystkie te odeskowanie. Czyli będą cztery rzędy łat aluminiowych. Jedną łatę aluminiową musiałem kupić, bo jedna była pogięta. Ta jest pogięta. Dosyć mocno i tą muszę wymienić. I tam mam nową łatę. No i kupiłem deski. No i z tymi deskami jak pojechałem, to już mi uwierzyli, że je założę. Bym je założył od razu, ale one są o 2 cm chyba dłuższe. Czyli będą cztery rzędy łat aluminiowych i dwa rzędy desek sosnowych, bodajże chyba tak. Wziąłem 25 pasów z rączką 10-metrowe, znaczy pasma 9,5 metra, chyba i rączka pół metra razem 10 metrów. 25 pasów mam takich. Deski. O, do pełni szczęścia, bo wczoraj jeszcze jak naczepę myłem, to kerszerem zerwałem te naklejki. Także w sumie może im aż mocno ich nie pozdzierałem, ale kupiłem nowe, żeby nie było do czego się przyczepić. Ostatnią rzeczą, jaką pozakładam, to brakujące kapturki na kółka. No i co? Kupiłem kuchenkę, gaz. Kupiłem sobie baniak z wodą pod naczepę. Jeden baniaczek do kabiny. No i chyba będzie wszystko. Możemy zaczynać. Proszę bardzo. Certyfikat XL. Już po tym, jak zakupiłem te deski, przeszedł. 7.06.2021. Także mam ważny też certyfikat XL. Gdyby ktoś był zainteresowany współpracą, podam maila w opisie. Tylko błagam, nie przysyłajcie już mi ofert o pracę. Nie szukam kierowców. Kierowców u nas jest w sam raz, jest komplet. Nie szukamy kierowcy. Szukamy solidnej współpracy. I na poszczególne takie pojedyncze strzały to też mamy roboty, także to sobie damy radę, ale taki przydałby nam się taki partner na lata, taki stabilny, bez żadnego szukania. Wiecie, o co chodzi. Takiego poczucia, takiej potrzeby, takiej, no nie wiem, no. Małe dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, a duże dziecko w sumie też. Także dziękuję. I czekam, może nie dziś, może nie za miesiąc, a może ktoś ten filmik zobaczy za pół roku i powie: o, dawaj do mnie. Także dziękuję, na razie, cześć. Rafale z kanału rmk.pl. Jesteś fajny, śpiewam. Rafał jest fajny, Rafał jest fajny, Rafał jest fajny, Rafał jest fajny.